Cześć! W tym filmiku zajmiemy się zagadnieniem niezwykle istotnym dla każdego szachisty, czyli tak zwanym szachem. Szach, co prawda, nie jest celem gry samym w sobie, ale do tego celu nas może znacząco przybliżyć. Celem gry w szachach jest oczywiście mat, ale żeby zrozumieć mata, najpierw musimy porozmawiać o szachu. W związku z tym, że wiecie już, jak poruszają się, a także atakują poszczególne bierki, czyli pionki oraz figury, tak naprawdę wiecie już, co to jest szach. Co prawda jeszcze wam o tym nie mówiłem, ale wy już tę wiedzę można powiedzieć macie. Szach to nic innego jak zaatakowanie naszą bierką króla przeciwnika. Możemy dać szacha pionkiem oraz figurą. Czemu właśnie nazywa się to szachem, a nie po prostu atakowaniem króla? W związku z tym, że król jest w szachach jedyną figurą, która nie podlega biciu, tak naprawdę mówienie o tym, że atakujemy króla, byłoby troszeczkę nie na miejscu, chociaż akurat o atakowaniu króla mówi się w szachach w nieco innym kontekście. Jednak na potrzeby tego filmiku uznajmy, że króla się szachuje. Król jest też jedyną figurą, którą możemy zaszachować. Nie możemy oczywiście zaszachować Przykładowo, Hetmana, ani wierzy, no bo te figury po prostu najzwyczajniej w świecie atakujemy. Zobaczmy na pozycję przedstawioną na szachownicy. Jakie sposoby dania szacha mają białe? Tych możliwości jest bardzo dużo. Zacznijmy może od naszej najsilniejszej figury, najbardziej wartościowej, jaką oczywiście jest Hetman. W tym wypadku, żeby dać szacha czarnym musimy znaleźć posunięcia, które doprowadzą do sytuacji, że hetman no właśnie będzie atakował króla, czyli gdyby to była inna nabierka, groziłby tym, że ją w kolejnym posunięciu zbije. Jeżeli chcielibyście skorzystać może z tej, z tego filmiku z jako takiego takiej jednostki treningowej, możecie sobie spróbować um, znajdować samodzielnie te możliwości dania szacha. Um, jak będę wymieniał każdą kolejną bierkę, możecie zastopować filmik i przez chwilę samodzielnie się zastanowić, czy wy już może wiecie, jak należy dać szacha. W tym wypadku, jeżeli chodzi o możliwości dania szacha hetmanem, są one dwie. Musielibyśmy pójść hetmanem na jedno z pól A4 albo H5. Z obu tych pól hetman atakowałby króla, albo poprawnie rzecz ujmując, szachowałby króla po przekątnej. Możemy przestawić te posunięcia, hetman a4, jak widzimy, hetman znajduje się na tej samej przekątnej co król, w związku z tym taka sytuacja to oczywiście szach. Alternatywnie hetman h5, również osiągamy ten sam efekt, dajemy szacha czarnemu królowi. Zajmijmy się w związku z tym wieżą, myślę, że danie szacha hetmanem nie było zbyt skomplikowane. W jaki sposób dać szacha wieżą? Wieża oczywiście um, atakuje tak samo, jak się porusza, czyli, żeby zaatakować, zaszachować króla, um, musimy postawić wieżę na tej samej linii albo kolumnie. W tej sytuacji jedyną możliwością jest oczywiście zagranie ruchu wieża H8 szach. Um, I w związku z tym, że wieża stoi na tej samej linii co król, właśnie to jest ten nasz szach, którego tak bardzo poszukiwaliśmy. Co jeżeli chodzi o gońca albo o skoczka? Zajmijmy się najpierw gońcem. Goniec również musi zaatakować króla, musi stanąć na tej samej przekątnej co król. Mamy jedną taką możliwość zagranie gońcem na pole B5. Z tego pola, goniec oczywiście daje szacha królowi. Przejdźmy zatem do skoczka. Mam nadzieję, że ta figura została już opanowana. Pomimo tego, że wielu szachistom, szczególnie początkującym, no przysparza trochę problemów. Poszukajmy tej przysłowiowej litery L. Czy może nie wiem, jakie są przysłowia związane z literą L, ale takie przysłowie szachowe może na, te, na potrzeby tego filmiku bylibyśmy w stanie skonstruować. Żeby skoczek mógł dać szacha, musi stanąć na polu F6. W tym wypadku jest to jedyna możliwość dania szacha. Inne ruchy do szacha nie prowadzą. Musimy po prostu zaatakować czarnego króla. Skoczek F6 to jedyna taka możliwość. Możemy jeszcze oczywiście dać szacha pionkiem. Żeby to zrobić, musimy się upewnić, że gdyby na E8 stał nie król, a, a, a zamiast króla stałaby inna figura, gdyby to była inna figura, mogłaby ona w następnym posunięciu zostać przez pionka zbita. Jeżeli pamiętacie, jak pionek atakuje, wydaje mi się, że powinno być to bardzo proste. Oczywiście ruszamy się pionkiem do przodu. Pionek do przodu chodzi, ale atakuje na skos. W związku z tym taka sytuacja to szach. Czemu szach jest tak naprawdę tak bardzo istotny? W szachach obowiązuje taka zasada, że w sytuacji, w której daliśmy przeciwnikowi szacha albo przeciwnik dał nam szacha, nie możemy króla pozostawić w tego typu sytuacji. Musimy w jakiś sposób zareagować. Musimy doprowadzić do tego, żeby król nie był szachowany. Nie możemy wykonać posunięcia. Jakąś inną bierką, w rezultacie czego król nadal byłby szachowany. Oczywiście król jest najważniejszą bierką na szachownicy, w związku z tym, jeżeli jest on atakowany, musimy temu jakoś zaradzić. I właśnie tymi sposobami radzenia sobie z szachem zajmiemy się w kolejnym filmiku. Na ten moment, żeby Wam nie komplikować, nie dodawać zbyt dużej ilości informacji, poprzestańmy na tym, że szach to jest tak naprawdę, można powiedzieć, zaatakowanie króla przeciwnika naszą bierką. Gdyby to była inna figura niż król, grozilibyśmy zbiciem tej figury. Natomiast króla w szachach nie bijemy, króla tylko i wyłącznie pamiętajcie, szachujemy. Po co jest nam szach? Szach. Tak naprawdę będzie nam potrzebny do stworzenia mata, a matem również zajmiemy się w odrębnym filmiku. Dzięki, wielkie za oglądanie.